Krzysztof, jak będą wyglądały przygotowania do tej drugiej rundy rewanżowej? Myślę, że nie zmienią się one niczym względem rundy pierwszej. Tak samo trenujemy, zostawiamy treningi dwa w tygodniu. Widać, że jest to jakiś taki sposób na nas. Na pewno każdemu to bardziej odpowiada. Resztę treningów jakichś siłowych, takich przygotowawczych bardziej zostawiamy już każdemu, że tak powiem, na głowie. Wszyscy są dorośli, wszyscy są dojrzałymi zawodnikami. Wiedzą, czego oczekują od siebie, wiedzą, czego potrzebuje ich organizm. Dlatego dajemy im pewne jakieś takie pole do popisu. Ile sparingów rozegracie przed ligą? Tylko jeden. Jeden sparing z Obornikami Śląskimi, z pierwszoligowcem, który awansował w zeszłym roku właśnie z tej ligi naszej, dolnośląskiej. Także zobaczymy, co prawda chyba mają obecnie, o ile się nie mylę, ostatnie miejsce w tabeli, ale jest to zespół nieobliczalny, bo potrafił naprawdę napsuć krwi niejednemu już pierwszoligowcowi. Także zobaczymy, co to będzie na pewno dla nas dobra przeprawa.